nazwać dekupażem czy nie, są na pewno różne kwestie, ponieważ tu naklejamy gotowy obrazek w całości, bez wycinania. Można oczywiście wyciąć też kontury i później je wycieniować. Aczkolwiek dziś skupilibyśmy się na tym, jak to zrobić w całości dla osób, które po prostu zaczynają. Ja już wcześniej pomalowałem to wieczko dwoma warstwami kleju. No może to nawet widać, bo to jest surowe drewno. Tutaj to drewno wygląda zupełnie już inaczej. Są dwie warstwy kleju. Może to być klej do dekupażu, może być klej właściwie Elmer's Glue na przykład, czy jakiś klej typu Wicol. Aczkolwiek są opinie, że klej Wicol może żółknąć. Mi się to jeszcze nie zdarzyło nawet po paru latach. Także malujemy dwie warstwy jakimś klejem. Jak ten klej wyschnie, przykładamy sobie obrazek, który jest wycięty troszeczkę z marginesem. Później Wam powiem, jak ten margines usunąć. Bierzemy papier śniadaniowy. Najlepszy jest papier do pieczenia, ale jak nie mamy, to może być śniadaniowy. I stroną bardziej błyszczącą przykładamy do rysunku. I mam tu już przygotowane, rozgrzane żelazko, ale ono nie może być zbyt gorące. Powinno być takie, żeby nie parzyło za mocno, ale żeby było ciepłe. I dociskając mocno, przejeżdżamy przez papier właśnie po tym rysunku, dociskając do warstwy posmarowanej klejem z klej. Tak jak mówię, to nie może być za gorące, można przytrzymać chwileczkę, ale chodzi o to, żeby też włożyć w to dość duży nacisk i szczególnie, żeby też ranty tego obrazka były mocno dociśnięte tym ciepłym żelazem. Jak wszystko wyschnie, malujemy zewnętrzną stronę, czyli ten rysunek. Malujemy lakierem na przykład akrylowym, Fliegera czy Widarona. Są to dobre lakiery. Najgorsze są pierwsze 2-3 warstwy. Jeżeli to wszystko się uda, to już później kolejne warstwy, a czasami nakłada się ich nawet kilkadziesiąt tego lakieru, więc czasami się szlifuje, poleruje, nakłada się następne, będą już dużo mniejszym problemem. Także jeżeli chcecie spróbować, zachęcam i zapraszam do kolejnych poradników na farbypolska.pl.